Znajdujemy się w Kodawie Gdańskiej. Kodawa Gdańska leży na trasie Pruszcz Gdański - Starogard - Kościerzyna. Bardzo piękna miejscowość. Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jakuba Starszego. Kościół pochodzący z 1735 roku. Fundatorem kościoła jest opat cysterski Antoni Łukomski. Kościół w stylu neoromańskim, natomiast wnętrze kościoła barokowe. Ołtarz główny poświęcony patronowi świętemu Jakubowi Starszemu, pochodzący z połowy XVII wieku. Kościół nasz znajduje się na szlaku jakubowym, dlatego bardzo cieszę się, że nawiedzają nasz kościół pielgrzymi, którzy tym szlakiem wędrują. A od roku, od adwentu, rok 2021 będzie rokiem świętego Jakuba. Nasz kościół będzie jako kościół stacjonarny. Będzie można tu zyskać, nawiedzając naszą świątynię, będzie można zyskać odpust zupełny. Bardzo serdecznie zapraszam do nawiedzania naszego kościoła, pielgrzymowania szlakiem Jakubowym. Stoimy przed ołtarzem głównym kościoła pod wezwaniem świętego Jakuba Starszego w Kłodawie Gdańskiej. Obraz uchodził za dzieło XIX-wieczne. W tej chwili już wiemy, po konserwacji, która odsłoniła oryginalne warstwy XVIII-wieczne, że to jest obraz, który jest oryginalnym obrazem z czasu powstania ołtarza. Po konserwacji w takich miejscach niejednokrotnie odkrywamy, że obrazy, których nie ceniliśmy, okazują się obrazami wytrawnego warsztatu malarskiego.